Uruchomiliśmy kampanię informacyjną na temat instrumentu kreatywnego i instrumentów pokrewnych właśnie w Lublinie. Nie bez przyczyny. Jest to miasto, które jest miastem bardzo otwartym, bardzo kreatywnym, również silnym w tak zwane sektory rozwojowe, typu sektor gier komputerowych czy audiowizualne. Zaprezentowaliśmy przedsiębiorcom wiele różnych możliwości rozwojowych. Nie tylko za pomocą instrumentów zwrotnych, ale także za pomocą instrumentów doradczych, instrumentów grantowych. Wespół z Lubelską Fundacją Rozwoju, z ośrodkiem European Enterprise Network, jak również z innymi partnerami, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z bankami uczestniczącymi w instrumencie Kreatywna Europa, udało nam się przygotować bardzo ciekawy program, na który odpowiedzieli licznie tutejsi przedsiębiorcy. Mamy nadzieję, że efektem tej konferencji będzie zarówno wzrost aktywności biznesowej, jak i nowe pomysły na działalność w sektorze kreatywnym.